Dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Małej Firmy bez mitów. Dzisiaj zapraszam Cię do rozmowy o tym, jak uczyć się na błędach, co to w ogóle znaczy uczyć się na błędach i czy to faktycznie jest konieczne, żeby, że, że, że musimy popełniać błędy, bo na nich się uczymy, ale bardziej chodzi mi o to, że nawet kiedy zdarzają nam się. Każdemu z nas się zdarzają, nawet kiedy zdarzają nam się w życiu, w biznesie, w jakiejkolwiek naszej działalności, zdarzają nam się, wiesz, takie wtopy, coś co czujemy jak porażkę albo czujemy, że nam nie wyszło. Jak możemy nawet z takich sytuacji, kiedy coś poszło nie tak, jak możemy nawet z takich sytuacji wyciągnąć jakąś korzyść, wyciągnąć jakąś wartość? I to, o czym chcę Ci dzisiaj powiedzieć, to jest. Um, bardzo konkretny sposób. To nie jest tak, że sobie ogólnie poopowiadamy o tym, że warto się uczyć na błędach, bo o tym mówią wszyscy i to jest takie, wiesz, hasło wytrych, które, które możesz często spotkać. Ale właśnie nie o to chodzi, żeby, żeby patrzeć na to jak na hasło, jak na jakieś, jakieś, wiesz, zgrabna rzecz, którą mówi wiele osób, tylko jak to zrobić praktycznie. I tak jak już powiedziałam, to, że wiesz, Mówią, że, że nie myli się ten, kto nic nie robi. Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Kiedy jesteś przedsiębiorcą, kiedy prowadzisz różne projekty, podejmujesz różne działania, działasz naprawdę w wielu różnych obszarach, to prawie na pewno jest tak, że coś pójdzie nie tak. Prawie na pewno tak się zdarzy, że gdzieś coś pójdzie nie po Twojej myśli. I teraz, dlaczego tak jest, że kiedy patrzysz na różnych ludzi, to wydaje się, że niektórzy, wiesz, rozwijają się, idą jak burza do przodu, że w zasadzie patrzysz na nich i wydaje ci się, że większość projektów im wychodzi, tak? że, że w większości projektów porażek prawie nie mają. Wydaje się, że oni nie popełniają błędów. Wydaje się, że wci wciąż. Mm, Powiedziałabym, eksplorują nowe terytoria, to znaczy, to znaczy ciągle próbują czegoś nowego, próbują jakichś innowacyjnych rozwiązań, działają na jakimś nowym poziomie i idą dalej, i dalej, i dalej, i dalej. No, każdy by tak chciał, ale z drugiej strony większość, większość ludzi, też większość przedsiębiorców, kiedy tak się temu dobrze przyjrzysz, pracują bardzo ciężko. Działają bardzo intensywnie. Powiedziałabym, że pracują od rana do wieczora. Pracują ciężko. Mnóstwo wkładają energii, bardzo często stresu, nerwów, w to, co robią. A jednak, kiedy się tak dobrze przyjrzysz, to masz poczucie, że są powtarzane te same i te same i te same i te same błędy. I projekt za projektem, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Cały czas masz takie poczucie, że ugrzązłeś w miejscu i nie potrafisz z tego miejsca ruszyć, i wkładasz ogromny wysiłek, ale wciąż jak spojrzysz na to, gdzie jesteś dzisiaj i na to, gdzie byłeś, nie wiem, dwa lata temu, trzy lata temu, pięć lat temu, to masz poczucie, że stoisz w tym samym miejscu i zajmujesz się tymi samymi problemami, którymi zajmowałeś się dzisiaj. I teraz jeszcze jedno tytułem wstępu. Ja mam takie poczucie, że tak sobie pomyślałam teraz, że w zasadzie ta procedura, o której chcę dzisiaj powiedzieć, jak nie popełniać, jak, jak uczyć się na błędach, jak jak nie popełniać kolejny raz tych samych błędów, możesz ją wykorzystać także w zarządzaniu swoim zespołem. Ale niezmiernie ważne jest moim zdaniem, żeby nie koncentrować się, to jest taka nasza, wiesz, nasza powiedziałabym, słabostka ludzka, że najchętniej byśmy wzięli taką procedurę i byśmy powiedzieli, no to niech, niech moi pracownicy ją zastosują, niech wreszcie przestaną popełniać te same błędy. Ale tak naprawdę to wszystko, co ja Tobie mówię w różnych miejscach, nie tylko w odcinkach, kolejnych odcinkach Małej Firmy Bez Mitów, ale, ale w różnych miejscach, na moim blogu, w, w różnych postach, w, w moich newsletterach, to wszystko, co ja Ci mówię, mówię Ci po to, żebyś mogła czy mógł odnieść to do siebie. Do siebie najpierw. To znaczy, możesz wykorzystać tą procedurę, której za chwilkę, którą Ci za chwilę przedstawię i, i, i którą Ci wytłumaczę, możesz ją wykorzystać do. Też do zarządzania ludźmi i zarząd, przy zarządzaniu swoim zespołem, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności namawiam cię gorąco, zastosuj tą procedurę do siebie i najpierw przetestuj, podejdź do tego na tej zasadzie, żeby przetestować, jak to działa na samym sobie, a kiedy już zobaczysz, jak to działa, kiedy już wypracujesz sobie swoją własną, wiesz, wersję tej procedury, to wtedy możesz dokładnie to samo stosować. Mm, w zarządzaniu ludźmi, ale też proponowałabym nie na tej zasadzie dam to ludziom, Macie tak, tak, róbcie, tylko bardziej użyć to jako narzędzia, żebyś e, e, dla siebie, żebyś ty mogła czy mógł spotkać się z zespołem i po zakończeniu jakiegoś projektu e, podsumować go według określonego schematu i właśnie nauczyć się na błędach wspólnie z tym zespołem, bo działacie razem, działacie wspólnie. I teraz i już trochę zdradziłam, że tak naprawdę klu uczenia się na błędach, klu wyciągania wartości z porażek, klu um, takiego um, realnego przekształcania Twoich wyników w, 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 w rezultaty, które, wiesz, które zaprocentują w przyszłości, zmierzania w dobrym kierunku, wchodzenia na te kolejne poziomy to, są, um, to jest podsumowanie. Bardzo często to jest taki element, który zaniedbujemy. Mamy jakiś projekt, mamy jakieś zlecenie, bardzo często słyszę od klientów, że na przykład wybuch jakiś pożar, że coś poszło nie tak, że, że musimy szybko interweniować, żeby ukończyć projekt w terminie, albo i, i, I wiesz, wszystkie wysiłki, cała energia jest skupiona na tym, żeby ten projekt skończyć w terminie, i kiedy już go kończymy, to jest takie wiesz, wielkie, uf wielkie, dobrze, udało się, przechodzimy do następnego, udało się, przechodzimy do następnego. I znowu jest pożar, gasimy pożar, uf udało się, przechodzimy do następnego. I w ten sposób rzeczywiście pracujesz bardzo ciężko, ale możesz tak, e, wiesz, do końca życia. E, Zajmować się gaszeniem pożarów, co jest niezmiernie stresujące. I oczywiście, wiesz, nie, nie ja jedna jestem, która mówi, że nie wystarczy zgasić pożar, trzeba zapobiec następnemu, ale od czego się zaczyna to zapobieganie następnemu pożarowi, od podsumowania? I teraz to, co mówię, to podsumowanie dotyczy nie, nie tylko tej sytuacji, kiedy coś poszło nie tak. I to jest bardzo ważne. Nie tylko tej sytuacji, kiedy, kiedy coś poszło nie tak, wybuchł pożar, więc zastanówmy się, jak możemy zapobiec następnemu. To jest jedna sytuacja, ale druga sytuacja to jest ta, kiedy, kiedy, wiesz, robisz coś, co robisz standardowo, na przykład w swojej firmie. OK, mieliśmy coś zorganizować, jakaś usługa dla klienta, zrobiliśmy, skończyliśmy, zafakturowaliśmy, klient zapłacił, idziemy dalej. Zrobiliśmy, zafakturowaliśmy, klient zrobił, idziemy dalej. Jakaś dostawa dla klienta, zrobiliśmy, zafakturowaliśmy, dostarczyliśmy, klient zapłacił, idziemy dalej. W zasadzie wydaje się, że to jest taki wiesz, business as usual. Po prostu idziemy, po prostu robimy nasz biznes, na tym polega nasza praca. Ale clue, żeby zacząć iść do przodu, clue, żeby wyciągać maksa z tego, co zrobiliście, to jest zatrzymać się i podsumować. Zawsze. Nawet kiedy masz wrażenie, że wiesz, wszystko, no przecież skończyliśmy, przecież klient zapłacił, przecież wszystko poszło dobrze, nawet kiedy nie ma tego takiego momentu, wiesz, wielkiego stresu, taki pik stresu, bo wybuch pożar i musimy go szybko ugasić, bo coś jest zagrożone w tym zleceniu, zamówieniu, projekcie, nawet jeśli tego nie ma, to i tak to podsumowanie jest niezmiernie ważne. I dlaczego ono jest ważne? Po pierwsze, dlatego, że i tu przechodzimy już do konkretnej procedury, w jaki sposób takie podsumowanie zrobić. Po pierwsze, to podsumowanie jest ważne, dlatego, że bardzo często to nasze odczucie, że coś poszło gładko, albo co, z czymś był problem, popełniłem błąd, albo nie popełniłem błędu, to była porażka, albo nie była porażka, bardzo często to jest subiektywne. Bardzo często, najczęściej, najczęściej my tak w głowie sobie układamy, no przecież wiem, że poszło dobrze, no przecież wiem, że poszło dobrze, tylko że może być tak, że jestem na tym etapie, kiedy zamknęłam jakiś projekt, cokolwiek to jest, naprawdę, to może być, wiesz, zamknięcie miesiąca u Ciebie w firmie, zamknęłam jakiś projekt i <laughs> Mam poczucie, że wszystko poszło dobrze, bo ostatecznie dopięłam, ale już mi umyka, że po drodze jednak były jakieś takie rzeczy, które nie do końca zadziałały tak, jak powinny były zadziałać. Albo dokładnie w drugą stronę, że mm, kiedy, kiedy, nie wiem, mam coś zorganizować, na przykład, chcę Ci to wytłumaczyć na przykładzie, mam na przykład coś zorganizować i mm, wiesz, mam cały plan organizacji tego projektu i wszystko po kolei tak idzie jak powinno iść ale później na koniec jest wielka impreza którą właśnie organizuję wiadomo że jest trochę stresu wiadomo że jest trochę pośpiechu wiadomo że jest trochę improwizacji i wtedy ja jestem w tych emocjach ojejku jeszcze to jeszcze to jeszcze to ta improwizacja ten pośpiech to wszystko się dzieje na żywo bo już jesteśmy w tym wiesz w, w tej jakby w, w chwili, kiedy odbywa się ta moja impreza, którą na przykład przez trzy miesiące przygotowywałam, i ja mogę mieć poczucie, że wszystko poszło nie tak. Ja jestem w tych emocjach, kiedy mam poczucie, że wszystko mi się, jestem w tej gorącej chwili, kiedy mam poczucie, że wszystko mi się wymyka z rąk i mogę mieć poczucie, że rany, wszystko poszło nie tak i w ten sposób oceniam cały projekt. Czyli co my tak naprawdę gubimy w tym momencie? My gubimy obiektywizm. W takim razie, pierwszy, absolutnie pierwszy, najważniejszy punkt procedury to jest spojrzeć na realne wyniki. Bardzo często jest tak, że kiedy robisz jakiś projekt, warto odczekać chwilę, żeby te wszystkie emocje opadły, czy one są pozytywne, czy, czy raczej negatywne. Nie ma, nie, nie ma znaczenia, jakie, że daj sobie chwilę, wiesz, przespać się z tym niech te emocje, niech ten, niech ten um, wiesz, kurz pól bitewnych opadnie i dać sobie chwilę i dopiero wtedy usiąść do podsumowania, ale do podsumowania realnych wyników. Sięgnięcia do liczb, sięgnięcia do faktów, sięgnięcia do wyniku finansowego. Jeżeli mówimy o projekcie sprzedażowym, to to, może by, to mogą być na przykład, jaką, jaki faktycznie osiągnęliśmy obrót, jaką osiągnęliśmy marżę, jakie dodatkowe koszty ponieśliśmy. Czy klient jest zadowolony, czy nie jest. Konkretne fakty, nie moje odczucia, konkretne fakty. To jest jeden z przykładów. Kiedy wdrażam jakąś zmianę w mojej firmie, to konkretne fakty, dobrze, ale. Jakie stawialiśmy sobie cele na początku, i, czy, i, i jakby co było dla nas ważne w tej zmianie i co osiągnęliśmy konkretnie na liczbach, na faktach. Jeżeli miałam, tak jak powiedziałam w tym przykładzie przed chwilą, jeżeli, jeżeli moim projektem było, było zorganizowanie jakiejś imprezy, no to konkretnie. Czy ta impreza się odbyła, czy się nie odbyła, ilu było ludzi, jakie były wpływy z tej imprezy, jakie były koszty itd., itd. To są dla mnie konkrety. Więc pierwsza rzecz, którą, którą robimy, to zbieramy realne wyniki, podsumowujemy realne rezultaty, takie faktyczne rezultaty działania, co się zadziało, ale na taki, w bardzo konkretny sposób, żeby to było obiektywne, a nie subiektywne. To jest, to jest pierwszy punkt procedury. Drugi punkt, jakby drugi punkt procedury, zastanawiam się, na ile zrealizowałam cel. I to jest bardzo ważne, dlatego że warto sobie w tym momencie wrócić do naszych założeń, wrócić do tego jaki był mój cel kiedy to chciałam e, zrealizować dlaczego to realizowałam i wiesz w wielu przypadkach to będzie bardzo proste bo kiedy realizuję zlecenie dla klienta to to jest dosyć oczywiste że chcę po prostu to zlecenie zakończyć w terminie zakończyć tak żeby klient był zadowolony i doprowadzić do tego że klient zapłaci za to w terminie tak to jest proste oczywiste nie trzeba tu filozofować ale kiedy organizuję na przykład taką jakąś imprezę wydarzenie firmowe albo coś takiego to te cele mogą być takie wiesz może ich być więcej i mogą nie być takie oczywiste. Kiedy podsumowuję miesiąc w mojej firmie, to też warto wiedzieć, jakie ja sobie w tym miesiącu cele stawiałam. Oczywiście, najpierw powinien być ten etap, kiedy ja te cele sobie określiłam, no ale zakładam, że to już masz zrobione. Dzisiaj nie mówię o, o tym, że cele należy ustalać, ale drugi, drugi etap mojej procedury to ja patrzę na to, jaki był cel i czy na bazie tych obiektywnych danych. Czy mi się udało ten cel zrealizować i na ile mi się go udało zrealizować? Czyli nie tylko patrzę, wiesz, 0,1kowo, yy, na zasadzie nie wiem, chciałam, chciałam w tym miesiącu zrobić obrót 100 tysięcy i nie zrobiłam 100 tysięcy, czyli się nie liczy. No wiesz, ale może zrobiłam 80, czyli nie jest tak źle. Jeżeli zrobiłam, chciałam 100 tysięcy, zrobiłam 20, no to, jest, to, to już jest. Yy, Trochę większa różnica, tak? Może się okazać, że tych celów było kilka i niektórych nie osiągnąłeś, ale niektóre udało się zrealizować. Może się okazać, że niektóre założenia były błędne. Więc chodzi o to, żeby w tym drugim punkcie tego podsumowywania przyjrzeć się realnie, jakie były moje założenia, jakie były zakładane cele i co z tych, które z tych celów osiągnąłem, w jakim stopniu, czy osiągnęłam. I jeszcze taki podpunkt tutaj malutki do tego, do tego drugiego kroku procedury, taki mały podpunkt yy, może być tak, że przy okazji udało nam się uzyskać coś, coś ekstra. Czego na początku nie zakładaliśmy, a, ale w tej chwili jakby jest dla nas ważnym plusem całego tego projektu. Na przykład, na takim najprostszym przykładzie, kiedy realizuję zlecenie dla klienta, moim celem jest zarobienie pieniędzy, moim celem jest zrealizowanie zlecenia dla klienta terminowo w dobrej jakości, tak żeby klient był zadowolony i oczywiście na końcu zarobienie, za, zarobienie pieniędzy. Ale może się okazać, że przy okazji ten klient nagrał mi fantastyczną opinię wideo, i to jest taki cel, którego ja na początku nie zakładałam, że to jest moim celem, ale przy okazji albo napisał mi jakąś fantastyczną opinię ten klient i to jest taka rzecz, którą dodatkowo osiągnęłam, którą, która jest dla mnie bardzo cenna, bardzo wartościowa i cieszę się, że to jest. Na przykład, taki prosty przykład. Więc mamy dwa punkty tego podsumowania, ale to dopiero wstęp. I niestety, bardzo często, jeżeli patrzysz na to, żeby każdy projekt podsumować i zatrzymasz podsumowanie tylko na tych dwóch pierwszych punktach, czyli zbieram realne dane, to i tak już dużo. I porównuję z celami, które założyłam na początku. To też dużo, ale to jeszcze za mało, żeby się uczyć na błędach. Jeżeli chcesz się nauczyć, może się okazać tak, że że wiesz, kiedy zrobisz te dwa pierwsze punkty podsumowania, to się okaże, że no tak, no to czyli nie zrealizowałam celów, porażka totalna i lepiej o niej szybko zapomnieć i to jest twój największy błąd. To jest twój największy błąd. Szybko zapomnieć o porażce. Dlatego, że prawdziwa, wiesz, sztuka takiego szybkiego zmierzania do przodu i uczenia się na błędach siedzi głębiej. Kiedy już wiem naprawdę, na ile zrealizowałam cele, ale mam to ocenione na podstawie realnych danych, nie moich subiektywnych odczuć, tylko realnych danych, wiem jakie miałam cele i wiem na ile je zrealizowałam albo nie zrealizowałam. Od... Tu by należało odczepić się od takiego, wiesz, naszego emocjonalnego przywiązania, czy zrealizowałam mój cel, czy go nie zrealizowałam. Nieważne. Ważne jest, jaka jest prawda, jakby ten, 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 ta, ten obiektywny fakt. I jest trzeci punkt, co się udało. Czyli na tym etapie, na drugim etapie, w drugim kroku patrzyłam na konkretny cel, czy go osiągnęłam, czy go nie osiągnęłam. Na trzecim etapie, czyli na ten wynik końcowy, na rezultat końcowy patrzyłam, czy go osiągnęłam, czy nie. Ale na trzecim etapie przyglądam się, właściwie na trzecim i na czwartym etapie przyglądam się konkretnym działaniom. Co zadziałało, co, co było zrobione dobrze, i co warto kontynuować. Co jakby to powiedzieć, które z naszych działań były dobrze przemyślane, dobrze zrobione, i po prostu broń Boże tego zmieniać. Kiedy chcesz stworzyć fundament przyszłego rozwoju i konkretny, i, 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 i zacząć iść wyżej, to warto się przyjrzeć konkretnym. Działaniom i sprawdzać, co warto z, z tego, co robiliśmy. Nie mówię już o rezultacie końcowym, ale o tych działaniach, które pozytywnie, które, pozytywnie oddziaływały, które pomagały nam osiągnąć ten końcowy rezultat. Nawet jeżeli, tak jak powiedziałam, yy, mój cel był osiągnąć yy, tam nie wiem, obroty 100 tysięcy, a osiągnęłam 20, ale jednak na, na pewno zawsze były jakieś działania, które zadziałały dobrze. Więc te warto powtarzać i warto je sobie wypisać i warto je zidentyfikować, warto o nich pamiętać i, broń Boże, nie zapominać, że na przyszłość to robimy w taki sposób, bo to działa. Ale wtedy czwarty punkt w tej naszej procedurze, więc mamy pierwszy punkt, to jest spojrzeć na realne wyniki, a nie na nasze poczucie. Drugi punkt, porównać osiągnięte rezultaty z naszymi celami, czyli patrzymy na rezultat działania. Trzeci punkt, spojrzeć, co się udało, co poszło dobrze, co warto kontynuować. I jak się pewnie domyślasz, czwarty punkt, co poszło nie tak, co nie poszło wcale co było totalną klapą. Nie na poziomie, cały projekt był klapą. Nie na poziomie, porażka totalna. Zapomnijmy o tym szybko i w ogóle schowajmy się do mysiej dziury, tylko które konkretne działania nie poszły tak jak powinny, które konkretne elementy nie zagrały. Dlatego, że tam jest yy ta wartość tam jest ta nauka jak jeżeli coś nie zagrało to przyjrzyjmy się dokładnie co zagrało a co nie zagrało to jest punkt trzeci i czwarty o którym mówiłam przed znaczy trzeci o którym mówiłam przed chwilą i czwarty o którym mówię teraz co dokładnie zagrało i to kontynuujmy a co nie zagrało co poszło nie tak bo ten element będziemy zmieniać i to jest cała tajemnica to jest cała tajemnica Takiego, wiesz, marszu do przodu i uczenia się na błędach i wyciągania wartości nawet z tak zwanych porażek. W ten sposób możesz naprawdę potraktować coś, co, co do tej pory traktowałeś jak porażkę, możesz potraktować jak lekcję. Bo kiedy ja po pierwsze zaczynam od tego zawsze, żeby zobiektywizować moją ocenę i żeby obiektywnie spojrzeć na faktycznie na rezultaty, na cele, żeby je ocenić. Żeby nie poruszać się na poziomie moich odczuć, emocji, mojej złości, że coś poszło nie tak, albo euforii, bo, poszło, bo, bo końcówka była taka wspaniała, więc to są pierwsze dwa punkty procedury, ale punkt trzeci i czwarty bezwzględnie to jest przyjrzenie się dosyć szczegółowo, co działa, a co nie działa. Zostawiamy to, co działa, korygujemy to, co nie działa. Możemy. Jeszcze dodatkowo zastanowić się, czy to jest tak, że trzeba jakiś element kompletnie wyeliminować, bo to działanie było po prostu niepotrzebne i tylko robiło zamieszanie? Czy to jest tak, że to musi zostać, ale trzeba skorygować nasze podejście do tego? I wiem, że to, co teraz mówię, może brzmieć, wiesz, skomplikowanie, może się wydawać, że to jest ogromna praca i przecież ty na to nie masz czasu. Tylko, że uwierz mi, masz na to czas, nie masz czasu tego nie robić bo jeżeli nie robisz, nie patrzysz w ten sposób na swoje działania, to znaczy, że cały czas walisz głową w ten sam mur, zamiast się zastanowić, jak go obejść. I na tym polega ta różnica. I o tym chcę ci dzisiaj powiedzieć. Uczenie się na błędach to nie jest tylko puste hasło. Uczenie się na błędach polega na tym, że kiedy nawet tak jak mówię, może to nawet nie jest szczęśliwe hasło, bo mi nie chodzi o to, że my znaczy błędy wszyscy popełniamy, ale nie dotyczy to tylko takich sytuacji, które jak odbieram jako porażki. Nawet jeżeli coś poszło wydaje mi się, że dobrze, to pewnie były tam elementy, które poszły bardzo dobrze i super i z tych nie chcę rezygnować i pewnie były takie elementy, które dzisiaj bym zrobiła inaczej, które dzisiaj bym poprawiła i kiedy robisz sobie takie podsumowanie i dałam ci tutaj taką wiesz bardzo prostą czteropunktową procedurę kiedy robisz sobie takie podsumowanie raz na jakiś czas to dajesz sobie szansę, żeby właśnie te drobne elementy tu poprawić, tu wyciągnąć lekcję. To może być yy, może być tak, że nie mam wiesz, nie mam poczucia, że mam jakieś porażki, nie mam poczucia, że popełniam błędy, ale z każdego działania Zawsze się przyglądam, ok, to zadziałało świetnie, ale to na następny raz zrobiłabym inaczej. I wtedy sobie mm, mogę to gdzieś zapisać, mogę wymyślić jak inaczej. Na bazie tych świeżych, gorących doświadczeń to jest, wiesz, gotowy trening, ok. Czyli następnym razem zrobiłabym to tak, tak i tak. Ok. Czyli przy następnym podobnym projekcie faktycznie zrobię to inaczej. Myślę, że kiedy wdrożysz tą lekcję u siebie, to naprawdę to jest. To jest totalna zmiana, to jest naprawdę duża zmiana jakościowa w Twoim działaniu. Przestajesz w kółko, jak ja, ja, ja bardzo często to powtarzam, walić głową w ten sam mur. Przestajesz buksować w miejscu. Zaczynasz naprawdę coś zmieniać. Zostawiać to, co działa dobrze, zmieniać ten mały element, który nie do końca zadziałał. Zostawić to, co zadziałało dobrze, znowu zmienić jakiś jeden mały element. I kawałek po kawałku idziesz, wiesz. Idziesz tam, gdzie chcesz. Idziesz do nowych celów i zaczynasz sprawiać, że to wszystko działa dużo sprawniej. Jeżeli cokolwiek z tego, co powiedziałam, jest niejasne, albo masz jakieś pytania, albo komentarze, to śmiało komentuj. Ja bardzo lubię odpowiadać na Wasze pytania. One są dla mnie zawsze inspirujące. Także czekam na Twoje pytania, czekam na Twoje komentarze. Dziękuję Ci za Twój czas dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku Małej firmy bez mitów. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.